38 lat zmagał się ze swoją chorobą. I co? I został uzdrowiony. I właśnie do tego człowieka przychodzi Jezus, który zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy. Przecież to jest pytanie retoryczne. Na co ten człowiek mu odpowiada, że Panie, no nie ma człowieka, który by mnie tam zaniósł do tej wody. Jezus mu powiedział, weź swoje nosze, wstań i chodź. Jezus go uzdrowił. Tak właściwie oprócz tego paraliżu, ja myślę, że jest tutaj taka wielka choroba, na którą choruje coraz więcej osób. To jest samotność. My często jesteśmy sami. Ten przykład tego sparaliżowanego pokazuje też pewnego paralityka, tylko ten paralityk miał to szczęście, że miał czterech przyjaciół, którzy wnieśli go na noszach do domu, gdzie nauczał Jezus. Kochani, czy nie jest tak, że właśnie cierpimy na samotność, może nawet otacza nas wiele osób, ale jesteśmy tak właściwie głęboko osamotnieni. Kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, to nie jesteśmy sobą, brakuje nam prawdziwości, musimy nakładać różne maski, bo kiedy tak naprawdę myślimy, mi mówimy to, o czym myślimy, co jest głęboko w naszym sercu, to spotyka się to z nieprzyjęciem i zaczynamy udawać, albo zaczynamy uciekać, albo zaczynamy tonąć w jakichś takich różnych rzeczach, które są tylko namiastką relacji, ale nie są właśnie prawdą. I czy dzisiaj właśnie Jezus przez ten przykład nie pokazuje, że nawet po wielu latach chce uzdrowić ciebie z samotności? Czy dzisiaj właśnie Jezus nie chce pokazać, że On przychodzi do ciebie i chce dać ci to poczucie, że nie jesteś sam. I to na pewno chodzi też przede wszystkim o Jego obecność, ale też bardzo głęboko w to wierzę, że kiedy człowiek wybiera Jezusa w swoim życiu, to sam Jezus tworzy to, że wokół ciebie nagle są inni ludzie. Sam Jezus przecież tworzy nas i łączy we wspólnoty, tworzy relacje. Przecież On jest Bogiem relacji, jest Bogiem relacyjnym. Przecież wiara polega na relacji z Bogiem, więc nie wierzę w to, żeby Bóg był obojętny na naszą samotność, na twoją samotność. Nie wierzę w to, żeby Bóg był obojętny wobec twoich trudnych, złych myśli, czasami depresyjnych, może nawet są depresje, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że Bóg nas zostawia samych, ale wierzę w to, że właśnie Bóg pyta ciebie, tak jak zapytał dzisiaj w Ewangelii, czy chcesz być zdrowy? I to jest oczywiste. To jest oczywiste, Panie, że chcę być zdrowy. To jest oczywiste, że chcę mieć wokół siebie przyjaciela, że chcę mieć wokół siebie tą osobę, z którą będę mógł porozmawiać, dzielić moje serce, mówić o tym, co jest głęboko w tym sercu, przy której będę się rozwijał, która będzie sprawiała, że staję się po prostu lepszy. To jest oczywiste. Więc uzdrawiaj. Uzdrawiaj nas, Panie, z naszych dolegliwości, uzdrawiaj nas z naszej samotności, wyciągnij nas z tej choroby, otwórz nas, spraw, żebyśmy już nie rezygnowali, żeby budować relacje, nie rezygnowali, żeby walczyć o relacje. To jest taka przestrzeń jakże ważna i ulecz nas z tych zranień, które właśnie nas blokują, które powodują, że to wszystko jest takie beznadziejne, a daj nam zdrowe i dobre relacje. I tak bardzo podoba mi się jedna z flag zespołu piłkarskiego FC Liverpool, na której jest napisane You never walk alone, to znaczy nigdy nie będziesz szedł sam, dlatego że ona wyraża bardzo głęboką prawdę, że nigdy nie będziesz szedł sam, że Bóg jest z tobą, że Bóg daje ci ludzi i naprawdę przyjmij ich jako dar, nawet tam, gdzie masz takie skaleczenie, zranienie. Ja wierzę, że Bóg chce to uzdrowić. Kochani, niech was dobry Bóg błogosławi, pomoże wam tworzyć relacje, niech was uzdrawia i będzie z wami nieustannie obecny Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.